Idziemy w końcu z geografią. Klasa piąta. To sobie olewamy. To też sobie olewamy. Idziemy tutaj. Mapa Polski. I rozdział pierwszy. Mapa i skala. Na lekcjach geografii będziesz korzystać z różnych źródeł informacji geograficznej. Jednym z najważniejszych jest mapa. Obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu widzianego z góry, przedstawiony na płaszczyźnie, w pomniejszeniu, czyli w skali. No nie bez powodu się sobie mówi, że geografia jest nauką o mapach. Tylko mapy, mapy i mapy. Elementy mapy. Aby obraz Ziemi lub jej fragmentu mógł być nazwany mapą, musi zawierać określone elementy. Treść, skalę, legendę oraz tytuł. Aha, czyli jak nie będzie tytułu na jakiejś mapie, to nie jest to mapa. Brak legendy też sprawia, że nie jest mapą. Chociaż moim zdaniem sama treść i skala, bo sama treść też robi mapę. A to tylko moje takie pojęcia. To jest podręcznik, więc oczywiście musi być zgodnie z podręcznikiem, nie? Spoko. Wobec czego? Czy to jest mapa? No jest skala podana. Treść jest. Nie ma tytułu. Nie ma legendy. O, jest legenda. Umowne granice kontynentów. Jakby tego nie zaznaczyli? Okej, sami sobie zaprzeczają. Jest dobrze. Idziemy dalej. Treść mapy. Tworzą wszystkie ważne obiekty znajdujące się w terenie, przedstawione za pomocą umownych znaków kartograficznych. Jakie są te znaki? Bo tym się zajmiemy. Znak liniowy to barwna linia, która odzwierciedla na przykład przebieg drogi, linii kolejowej, rzeki czy szlaku turystycznego. Tak? Są to po prostu linie i one nijak nie pasują do grubości. Tak? To nie jest tak, że ta droga zawsze będzie szersza od tej, tylko oznacza jej status, czyli drogi krajowe, wojewódzkie i lokalne. To rzeczywiście są mniejsze gruntówki i ścieżki na ogół, ale droga krajowa nie zawsze jest lepszej jakości i jest szersza niż ta droga. To jest tylko zaznaczenie graficzne. Tutaj mamy znak punktowy. To mały obrazek, którym zaznacza się pojedynczy obiekt, na przykład samotne drzewo, budynek, urząd pocztowy czy przystań. Tu też tak nie warto go wkuwać, ale popracować troszkę więcej z mapami, bo te znaczki są praktycznie w kółku takie same. Też nie zawsze się je opisuje tak naprawdę. Co tu mamy? Jeszcze znak powierzchniowy, czyli po prostu różne kolorki, barwne plamy, nie? Znak powierzchniowy to barwna plama, która przedstawia zasięg rozległego obiektu. Oczywiście czarno-biały plama też jest barwną plamą, nie? Na przykład lasu, zabudowy miejskiej czy cmentarza. Na przykład mamy wylasy, są zaznaczone takim kolorem, a cmentarze takie łąki w ten sposób, tereny podmokłe w ten sposób. Wcale nie oznacza, że te lasy mają taki jasno zielony kolor, a łąki taki, nie? W sumie się spotkałam z takimi idiotyzmami. Okej, skala. Skala informuje, ile razy pomniejszono na mapie rzeczywiste odległości lub wymiary obiektów. Umożliwia obliczanie odległości w terenie na podstawie pomiarów na mapie. I tytuł mapy. W tym przypadku jest to mapa Augustowa. No i tutaj mamy skalę mapy, czyli odtąd dotąd. Tu mamy w metrach, tak? Czyli taki fragment to jest 500 metrów. Skąd to wiadomo? Są cyk i mamy metry, czyli pół kilometra. Okej, coś tu jeszcze jest ważnego? Tytuł mamy i idziemy tutaj. Treść mapy i znaki kartograficzne. Mapy są źródłem wielu użytecznych informacji. Korzystając z nich na przykład meteorolodzy, prognozujący pogodę, inżynierowie budujący osiedla, drogi i mosty, a także turyści. No i biedni uczniowie geografii. Każdy z tych użytkowników szuka jednak innych informacji. Aby dostosować mapy do różnych potrzeb i odbiorców, zamieszcza się na nich inną treść. Na tę treść składa się określony zestaw znaków kartograficznych, które często przypominają rzeczywiste elementy krajobrazu. Sprawdźmy, czy przypominają. Co my tu mamy najlepszego? No, pole namiotowe jest jakiś namiot, zabytkowe kościoły na czerwono, takie kościoły, no jest tam jakiś krzyżyk. Muzea, w ten sposób pomniki. No, jakieś tam odwzorowanie jest. Dość umowne, ale jest. Można to jakoś łatwo skojarzyć. Na szczęście robię je dość logicznie. Ok, znaki kartograficzne dzielimy na trzy grupy. Znaki punktowe, znaki liniowe i znaki powierzchniowe. Czyli mamy te punktowe, czyli punkciki. I tych punktów nie dotyczy skala, żeby nie było, nie? Bo ten hotel ma taki rozmiar, to tu przeliczę i wydam jaja. Są tylko znaczki. Są te znaki liniowe i powierzchniowe. Dobra.
Lecimy. Rodzaje skali. Skalę mapy można postawić na 3 sposoby. Skala liczbowa, na przykład 1 do 1000. Skala mianowana, 1 cm to 1000 cm. 1 cm na mapie oznacza 1000 cm. Czyli przeliczenie na metry, 1 cm to 10 metrów. Czy ta 1 cm na mapie odpowiada 10 metrów w terenie? 1 cm to 10 metrów, byłoby rozsądnie. No ale to jest szkoła, tutaj kochają długie, rozbudowane zdania. Podziałka liniowa jest graficznym przedstawieniem skali. Pokazuje, jakie odległości w terenie odpowiada dany odcinek na mapie. Tu jest ważna sprawa, odcinek wsteczny. Tak, na którym zaznaczamy te mniejsze fragmenty. Podzielone na mniejsze jednakowe fragmenty umożliwia dokładne odczytywanie odległości. Czyli po prostu dzielimy to na 10, tak, na milimetry. Cyk, 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 z linijką w ręku, nie? I żeby to było, bo nauczyciele się to czepiają. Każą liczyć tą skalę liniową. Skala mapy i wielkość przedstawionych obszarów. Nawet niewielki obszar ziemi jest znacznie większy niż arkusz papieru, jakby ktoś tego nie wiedział, na którym sporządza się mapę. Żeby wykonać mapę niedużego obszaru, takiego jak fragment miasta, należy pomniejszyć wymiary najważniejszych obiektów oraz odległości zmierzone w terenie kilka tysięcy razy, na przykład 10 tysięcy razy. To znaczy, że trzeba je podzielić przez 10 tysięcy. Aby wykonać mapę dużych obszarów ziemi, dzieli się wymiary najważniejszych obiektów i odległości zmierzone w terenie przez bardzo dużą liczbę. Pomniejsza się więc znacznie bardziej, 250 tysięcy razy, 500 tysięcy razy lub nawet milion razy. Mamy tutaj przykłady skali liczbowej, przykłady skali mianowanej i podziałkę liniową. Czyli tak, tu mamy 1 do 10 tysięcy, co da 1 cm to 100 metrów. Jak oni tego doszli? Po prostu. Tu mamy w centymetrach, czyli żeby mieć metry, 1 cm ma 100 metrów, czyli ścinamy ładnie 2 zera i mamy tutaj metry. Tu jak zetniemy 2 zera, to mamy w dalszym ciągu dużo, więc jedziemy dalej do kilometrów. Sobie zetniemy ciach i będzie 2,5. W normalnych, dużych skalach map generalnie ładnie 3, 2, 5 zer i mamy centymetrów na kilometry. Cyk, 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 jeden do, i wychodzi 1 cm to 10 kilometrów. Zasada piątki jest bardziej wygodna niż cokolwiek innego. No ale oczywiście, jak przeliczyć skalę 1 do 100 tysięcy, tak? Ja bym zrobiła w ten sposób. 3, 4, 5 i mamy 1 cm równa się 1 km. Jedziemy to po kolei. Odczytaj skalę liczbową. 1 cm na mapie odpowiada 100 tysiącom cm w terenie. Zamień wartość podaną w centymetrach na metry lub kilometry. Pamiętaj, że 100 cm to 1 metr, a 1000 metrów to 1 km. Czyli ładnie liczymy, tak? Że 10 tysięcy centymetrów to 1000 metrów, czyli 1 kilometr. Mówiłam 2, 3 jest. Zapisz skalę mianowaną. 1 cm to 1 kilometr. I mamy już skalę mianowaną, teraz jeszcze musimy tą linijkę narysować ładnie. Narysuj poziomą linię i podziel ją na 1-centymetrowe odcinki. Ludzie, macie linijki, tam dokładnie to jest zaznaczone. Od linijeczki elegancko. Nic tu nie trzeba dzielić, męczyć się, czy tam w ogóle cokolwiek robić, tylko cyk, cyk, zrysowujecie z linijki i tyle. Podziel odcinek pierwszy od lewej na 10 1-milimetrowych części. Też na linijce wystarczy to ładnie odtworzyć, nie? Opisz linię w sposób, który wynika ze skali mianowanej. Pamiętaj, żeby zrobić 0 tutaj, 1 tu i zrobić to wstecz, tak? Tak ma być i tyle. Dobra, to najważniejsze. Mapa to obraz powierzchni Ziemi lub jej fragmentu widzianego z góry, przedstawiony na płaszczyźnie i w pomniejszeniu, czyli w skali. Elementami mapy są treść przedstawiona za pomocą znaków kartograficznych, skala, legenda oraz tytuł. Skala informuje, ile razy pomniejszono na mapie odległości oraz wymiary obiektów w terenie. Skalę mapy można przekształcić w postaci liczbowej, mianowanej lub podziałki liniowej. Ok, to było wszystko w tym rozdziale. Nie wiem, nie lubię geografii czy coś, nie? Ale ten podręcznik po prostu jest nudny.